Nie, mamy kruka! Mamy kruka! Gdzie mam biec? Do Merkurii, droga północ. Jezu, co to jest? Jaka mapa? Łodyjechana, dobra, kruk. Widać, uwolnił się tam, widzieliście go przed chwilą? Dyszał coś? Tak, dobra. No las, jak będzie filmik, to trudno. Nie zobaczycie filmika, bo ja nie nagrywam zwykły program. Dobra. Dobra, mam to. Tak, oczywiście piątunia, czyli piąteczek, piątunia z tej strony Myszura 89 Tak, jasne, super. Jesteśmy w lesie. Tak, w lesie. Znów nie mam napisów. Kurze! Giro! Możesz mnie naprawdę wkurzać już. Aha, magia! O, tak zielono mi! Oj, zielono mi! Tak mi zielono, że... Gdzie mam iść? Nie wiem. Kiedy? Nie wiem. O! Jest filmik, zgadłam. Trudno, leci ptak! Uuu, próbował! Ale żeś... Gdzie twój ptaszek tu jest? Halo, panie kumplu. Zawsze tak będziesz, jakby cię gonił dwugłowy basmariański nymfat. Już myślałem, że cię nie dogonię. Kruk? To ty? No, co mogę nazwać, pamiętasz kruk? Oj, dobre. Oczywiście, napatoczyły się jeszcze te sujki. Bliźniaczki, wiesz. Przecież nie mogłem ich zostawić bez buziaka. I tak jakoś wyszło, że skończyło się na 12. Może po prostu straciłem formę. Nic dziwnego, jak przez ostatnie 20 lat siedziało się w skrzyniach i klatkach. To chyba jednak ty. Oczywiście, że to ja. Ile znasz przystojnych i dowcipnych ptaków? Ty masz poczucie humoru? A, śmieszne. Ale śmieszne. Co tu robisz? Co ja tu robię? Co ja tu robię? A może by tak? Miło cię widzieć, kruku. Albo bardzo się za tobą stęskniłam, kruku. Albo przynajmniej cieszę się, że w końcu uciekłeś z tej skrzyni, kruku. Miło cię widzieć, kruku. W jaki sposób udało ci się uciec? Ma się trochę zbytu, malutka. Oczywiście pomogła mi nieco baryłka androgańskiego wina, do której przypiął się ten stary z Rzęda. Nigdy w życiu nie widziałem takiego pijaństwa. No, może od czasu, jak sam trochę sobie golnąłem. A nie chcę, jak te paniusie się dowiedziały, że umiem mówić, to na pewno nie spodziewały się takiej wiązanki najpikantniejszych dolmarskich z pereśności. Ten staruch znowu chciał mnie zastawić. Zaraz po uczcie poszedł prosto do tego gościa z kubkami. Postanowiłem więc urwać się, zanim z powrotem wsadzą mnie do klatki. Klatka to więzienie i to bez spacerniaka. O żarciu już nie wspomnę. Jadłaś kiedyś pieczone łajno El Gwana? Stanowczo nie polecam. Ciągnąłem tu, w jakiś nos tam, w jakieś ucho i zwiałem. Nie miałem gdzie się podziać, więc postanowiłem przyłączyć się do ciebie. Ta twoja podróż zapowiada się na niezłą przygodę. Nie myśl, że tu przyleciałem, bo mi się podobasz. Nie masz piór. No dobra, jak chcesz się ze mną zabrać, to nie mam nic przeciwko temu. Choć pewnie wolisz używać swoich skrzydeł niż nóg. Ziemia to nie miejsce dla takiego wolnego ducha jak ja, malutka. Poza tym słyszałem, że w tym lesie jest całkiem dużo ptasich cierlatek, więc nie mam zamiaru paradować po ziemi jak jakiś niedorobiony kurczak. Tylko nie pędź tak, żebym mógł nadążyć, dobra? Nie ma sprawy. Ale jak mam cię przywołać, kiedy będę chciała z tobą porozmawiać? Umiesz gwizdać? O tak? Niestety. Ale czekaj, mam tu mały flet. Mogłabym na nim zagrać, kiedy będę cię chciała przywołać. Wyjaśnijmy sobie jedno. Nie jestem psem pasterskim. Możesz sobie zagrać, a ja się zastanowię, czy przylecieć. Nie mam zamiaru być na twoje skinienie jak jakiś dresowany jastrząb. Zgoda. Lepiej ruszajmy, jak się późno. Aj, aj, kapitanie. Na wszelki wypadek polecę trochę do przodu. No, dobra, leć sobie.
Kurczku. O. Przeleciał i odleciał. Dobra. Zabawa jest niezła. Co tam? Znowu jakieś coś? Dobra. O ptaku będzie? No potrzebna mi jest mapa. Dobra, mapy już mamy. Poniedziałek, 31 lipca. Nie mam pojęcia, który rok jest w Arkadii. W drodze na północ. Zaprzyjaźniłam się z kimś. Jest to bardzo miły, dowcipny i jest ptakiem. Nadającym ptakiem. Nazwałam go Kruk. Nie jest właściwie krukiem, ale przypomina kruka. Ma też podobny charakter do kruk boja. Mojej ulubionej postaci z kreskówek. Kruk uciekł od swojego właściciela, żeby nie powiedzieć oprawcy. I postanowił przyłączyć się do mnie w mojej przygodzie. Tak, się cieszę, że mam z kim rozmawiać i mam nadzieję, że Kruk pomoże mi od czasu do czasu. Ustaliliśmy, że w razie potrzeby będę go przywoływała za pomocą fletu. W pamiętniku tego nie widać, ale mam teraz... Na twarzy szeroki uśmiech, no. Ja też mam szeroki uśmiech. Ojej, dobra. Nie za zabawa, czekaj. Zagrajmy na flecie, się przylecisz? Aż to było fletem.